Jesteśmy na terenie byłego kina Mazur. Nie udało nam się dostać od środka, bo wszystkie wejścia były zabezpieczone. Musieliśmy kombinować od tyłu. Jak widzimy, kino jest bardzo mocno zdewastowane, pozawalane, ale zobaczymy, co uda się pokazać. Kino powstało na początku lat 20. O, widzimy, cały strop tutaj zleciał. Nie wiadomo, czy to była sala kinowa, bo tu widzimy jakieś szafki, jakieś okienko rozkładane. Być może tutaj mieściła się wcześniej kasa. Taki stary rzejnik. Czy piec kaflowy, nie grzejnik. Jak widzimy, strop praktycznie całkowicie zleciał na dół, więc trzeba mega ostrożnie chodzić, żeby nie przebić nigdzie nogi. O, tutaj jesteśmy w sali kinowej. Robi mega wrażenie. Tutaj widać jeszcze stary fotel kinowy. Tutaj z tych okienek, co widzicie, to właśnie były puszczane filmy. Ogólnie w okresie międzywojennym kino zmieniało dwukrotnie właściciela, a po II wojnie światowej zostało przejęte przez Skarb Państwa. I tak było aż do lat 90., kiedy to kino udało się odzyskać byłemu, znaczy udało się odzyskać spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Wejściem właśnie tutaj do kina udało się ustalić, że strop runął jakieś pół roku temu. Tu już nie będziemy dalej wchodzić, bo ze względu na bezpieczeństwo to wszystko widać, że jeszcze pracuje. Idziemy dalej. No tu właśnie wejścia od strony ulicy. Czy tu były, tu się znajdowały właśnie główne wejścia do kina. Stare siedziska. Tak. Tutaj najprawdopodobniej właśnie było główne wejście, a tu znajdowała się kasa z biletami. I tyle właśnie zostało z kasy. No tutaj widzimy właśnie, jak cały strop tego kina runął. Tutaj jeszcze stare piece kaflowe. Ogólnie w latach 90., zanim udało się właścicielowi odzyskać kino, to dzierżawcą tego kina było, z tego co udało nam się wyczytać, Helios. I po tym, jak już właściciel starał się o odzyskanie tego kina, to wszystkie sprzęty, wyposażenie, fotele itp. zostały właśnie wywiezione przez dzierżawcę i tak naprawdę właściciel odzyskał budynek już w bardzo słabym stanie technicznym. Obecnie właścicielem budynku jest osoba prywatna. Jak się okazało, osoba ta cały czas żyje, płaci podatki od nieruchomości, jednak nie dba o ten w ogóle budynek, nie jest zabezpieczony, jak widzimy. Cały czas niszczeje, zawala się i najprawdopodobniej po prostu nic, nie uda się go uratować, pomimo że jest wpisane do rejestru zabytków. Ogólnie spróbujemy wejść na górę, tylko trzeba być mega ostrożny, bo jest pełno jakichś elementów z gwoździami,
A po ostatnich przygodach nie chciałbym mieć już nic wbite w stopę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł się wbijać na górę, ale zobaczymy. Widzimy jakieś pomieszczenia kinowe, stare piece kaflowe. Znowu jakieś pomieszczenia, świranki. Kusice losu, właśnie tak każdy krok to właśnie czuję, że wszystko chodzi. Dobra, no cóż, no, co można było zobaczyć, zobaczyliśmy. Jeszcze wyjdziemy i pokażemy ten budynek, jak wyglądał od frontu. Ogólnie szkoda samego budynku, bo jest naprawdę fajny, zabytkowy, takie mega unikatowe kino, jednak nic się nie poradzi. Tu jesteśmy właśnie od strony sceny. Jak widzimy, też jest bardzo mocno zdewastowana i zerwana. A tam właśnie byliśmy wcześniej. Tak właśnie wygląda front tego kina. Tutaj nie da się właśnie dostać. Wszystkie są wejścia zabite, zamurowane. Ogólnie taką ciekawostkę jeszcze można powiedzieć, że przed wojną to kino nazywało się Kino Luna. Dopiero jak Skarb Państwa przejął to kino, to nazwa została zmieniona na Mazur.